Iwona Marędziak, witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę dnia. W studiu dziś gościmy Panią Mirosławę Skitek. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Pani jest prezesem Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka, a powodem naszego spotkania jest organizowana przez Państwa wkrótce konferencja otwarta dotycząca właśnie profilaktyki i leczenia tego złośliwego nowotworu, jakim jest czerniak. Proszę powiedzieć, do kogo szczególnie kierujecie to spotkanie, tą konferencję, która przypomnijmy, odbędzie się 25 października we wtorek w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Konferencję dedykujemy do wszystkich, czyli i do chorych, i do zdrowych. Chcemy przybliżyć problem raka skóry, w tym czerniaka, który coraz bardziej, że tak powiem, dotyka nasze społeczeństwo, szczególnie też osoby młode, które korzystają z solarium. Konferencja ma nam przybliżyć tą chorobę, ma nam pokazać, że można z nią walczyć, że można ją bardzo wcześnie wykryć, ponieważ czerniak jest takim nowotworem, który najczęściej się ukazuje na skórze, czyli ta profilaktyka tu jest jako podstawowa rzecz. Będą na tej konferencji wybitni fachowcy, którzy nam to określą, w jaki sposób rozpoznać, w jaki sposób leczyć, jak zapobiegać. Będzie na tej konferencji również dietetyk, który nam podpowie, w jaki sposób, będąc chorym nowotworowo, sobie wspomóc układ immunologiczny, oraz również żeśmy zaprosili panią adwokat Paulinę, która nam przybliży takie prawne aspekty korzystania z badań klinicznych, które mogą skorzystać chorzy, którzy są zachorowali na czerniaka. Mhm. Właśnie powiedzmy może nieco więcej o programie tej konferencji. Kogo Państwo zaprosiliście konkretnie, jakich lekarzy do współpracy przy tym spotkaniu? Na samym początku będzie takie krótkie określenie, bo może to takie trochę trudno zabrzmi, ta epidemiologia. Chodzi o wskazanie, jaki jest obszar zachorowalności, ile osób choruje, prawda? Kto na to zapada, czyli to nam wskaże pani Agnieszka Dyzman. Będzie tam profesor Andrzej Mackiewicz, który nam określi, w jaki sposób możemy wyleczyć zaawansowanego czerniaka. Będzie pan doktor Jacek Mackiewicz, który prowadzi badania kliniczne najnowsze, z najnowszymi metodami. Będzie mógł nam to przybliżyć, w jaki sposób. Będzie pan doktor Dawid Murawa, onkolog z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, który jest specjalistą właśnie też w wykryciu, wycinaniu tych nowotworów, bo to jest pierwszy etap tego leczenia. Także i będzie pani doktor Jolanta Nalewaj, która jest wybitnym dietetykiem, zapalonym takim, która żyje tymi chorymi i ona naprawdę wspaniale diety ustawia i wyprowadza chorych i pomaga w tej chorobie nowotworowej. Wspomniałyśmy na początku naszej rozmowy, że ta konferencja skierowana do wszystkich nas tak naprawdę, ponieważ ten problem może dotknąć każdego z nas. Proszę powiedzieć, o jakiej skali mówimy tych zachorowań na czerniaka, bo słyszymy, że coraz więcej osób choruje na czerniaka. Tak, tutaj statystyki są dosyć przytłaczające, ponieważ no, nie tak dawno mówiono o 2500 zachorowań rocznie. W tej chwili mamy już ponad 3000, czyli ta skala wzrasta i tak jak żeśmy tak określali, w latach tam 2020 to może być ponad 4000, czyli widzimy ten wzrost, tak? Z jednej strony kładziemy taki nacisk na tą profilaktykę, czyli bardzo wcześnie możemy wykryć te czerniaki, czyli to jest taki sukces tych różnych akcji edukacyjnych. Co najbardziej takie jest przygnębiające, to coraz młodsze osoby na ten nowotwór skóry zapada. No wiąże to się właśnie z modą na opalanie, modą na brązową skórę, no i modą na korzystanie z solarium. A czy możemy jakoś chronić swoje zdrowie, tak żeby nie zachorować na czerniaka? Bo gdzieś przygotowując się do naszego spotkania, wyczytałam, że jest to jeden z nielicznych nowotworów, któremu w porę możemy zapobiec. Tak, właśnie czerniak jest takim jednym z nielicznych nowotworów, który możemy sami po prostu go wykryć, oglądając chociażby raz w miesiącu swoją skórę, badając te wszystkie swoje znamiona. Jako stowarzyszenie prowadzimy różne akcje te profilaktyczne.
Posiadamy taki sprzęt specjalistyczny, wideodermatoskop, gdzie można się przebadać swoją skórę, gdzie można stwierdzić, czy z danego znamienia może się wykluć ten czerniak, czyli możemy w bardzo wczesnym stadium zareagować na to, żeby choroba nam się nie rozwinęła. A jeżeli im wcześniej zareagujemy i to usuniemy chirurgicznie, bo taka jest tylko metoda usuwania na razie czerniaka, czyli w sumie mamy właściwie prawie całkowitą pewność, że nie będzie dalszych tam przerzutów, nie będzie dalszych komplikacji i kłopotów. A co nas powinno zaniepokoić w wyglądzie tego pieprzyka, znamienia? Powinno zapalić taką lampkę, że tu może coś być nie tak. Są taka zwykła taka metoda, tak zwane ABCDE, to będziemy o tym też szerzej na konferencji właśnie mówić, w jaki sposób można rozpoznać czerniaka, ale wszystkie znamiona, bo wiadomo, że rodzimy się ze znamionami. Znamiona powstają w ciągu całego naszego życia. One w większości nie są niebezpieczne, ale każde znamie, które nam się zmienia, rośnie, tak, przekształca się cokolwiek, zmienia kolor, to każde znamie powinno być sprawdzone przez lekarza chirurga czy lekarza dermatologa i jedna prosta zasada, nigdy takich znamion nie wymrażamy i nie wypalamy. Bo niestety tak się zdarza, że zostaje to wypalone czy wymrażane, po kilku latach następują przerzuty i nie znamy ogniska pierwotnego. Czyli każde znamie, które nas niepokoi, po prostu je wycinamy i badamy histopatologicznie, bo wtedy mamy pewność, że jest wszystko ok, albo jeżeli cokolwiek tam się dzieje, możemy dalej interweniować. A czy sposób odżywiania i sposób korzystania z kąpieli słonecznych też wpływa na tą zachorowalność? Oczywiście, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, ta moda właśnie na to opalanie, na tą brązową skórę, szczególnie wśród młodzieży, chociaż też starsze panie się opalają, bo to już tak jest przyczynkiem właśnie tego, że coraz częściej zapadamy. Niestety coraz więcej tego ciała odsłaniamy, prawda? Ja też młodzieży wyświetlam taki śmieszny slajd, gdzie pokazuję właśnie, w jaki sposób od XVIII wieku coraz bardziej to ciało odsłaniamy, tak? Dochodzimy do tak zwanych tych stringów, gdzie już właściwie jesteśmy, jakby powiedzieć, odsłonięci na tym słońcu, tak? Opalanie się w godzinach południowych, w szczycie, no jest bardzo niebezpieczne. I solarium, bez filtrów to już... I bez filtrów, i solarium również jest niebezpieczne. A coraz młodsze dziewczynki czy dziewczyny korzystają z tego solarium, nie zdają sobie sprawy z tego, że to zwiększa ileś tam krotnie ryzyko zachorowalności naczelniaka. Nie zaraz, na drugi dzień, tylko za rok, dwa, trzy, czasami za pięć lat. Tak, młodzież sobie nie zdaje z tego sprawy, tylko mówi, a to tam nie w tej chwili, tak, to mnie nie dotyczy. Tylko czas tak szybko minie, a potem się nagle budzimy i mówi, a trzeba było to sprawdzić i zareagować wcześniej. Państwo jako Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka organizujecie takie spotkanie ogólnodostępne, informacyjne dotyczące tej choroby po raz pierwszy? Znaczy konferencję taką, na taką skalę to jest nasze takie pierwsze przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że Państwa to zainteresuje i skorzystacie z tego. Tak jak już wspomniałam, jest skierowana do wszystkich, tak? Czyli i do zdrowych, i do chorych, którzy chcą się dowiedzieć, do ich rodzin, bo również tak samo rodziny są osobami, które wspierają tych chorych i to naprawdę to jest bardzo duże znaczenie. A oprócz tego również robimy różne akcje profilaktyczne, edukacyjne. Obecnie mamy program Wiem, Badam, Wygrywam, gdzie idziemy z takimi akcjami edukacyjnymi do młodzieży. Młodzież jest naprawdę tutaj bardzo takim chętnym odbiorcą. Muszę powiedzieć, że z ogromną ciekawością wysłuchują te nasze prelekcje, tym bardziej, że tu ja mogę powiedzieć, przemawiają osoby chore, tak, które przeszły przez tą chorobę, które chcą przestrzec przed pewnymi rzeczami, bo ja również miałam 13 lat i też również tak sobie myślałam, że a, to mnie nie dotyczy, to za jakiś czas. Czas tak szybko mija, że nawet się nie spostrzeżemy, dlatego uświadamiam tą młodzież i to mamy, mówię, mamy akcje i w gimnazjum, i w liceach, gdzie informujemy, że właśnie mamy obserwować te swoje znamiona i bardzo wcześnie reagować. Poza tym pewnie w stowarzyszeniu wspieracie już osoby chore, które już zmagają się z tą chorobą. Tak, i tu też jest, jakby powiedzieć, taka duża nasza rola, ponieważ tak to wygląda, że osoba, która dowiaduje się o chorobie, o czerniaku szczególnie, bo samo słowo już powoduje taką gęsią skórkę, to ona zostaje pozostawiona sama sobie, bo niestety nie ma nic w danej chwili,
jeżeli chodzi o leczenie czerniaka. Usuwa się chirurgicznie i w sumie pacjent zostaje sam z tą chorobą, nie wie, co dalej ma postępować. Wtedy zwraca się do stowarzyszenia, my nakierowujemy, w jaki sposób można się odżywiać, w jaki sposób żyć, tak? Jak sobie z tą chorobą radzić, w jaki sposób, jak mogą być dalsze badania, jak się kontrolować. I jeżeli cokolwiek wychodzi, polecamy, czy odpowiednie badania kliniczne, które są, czyli mamy, tak jakby powiedzieć, te wiadomości z pierwszej ręki. Bardzo gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tej konferencji. Jest to niepowtarzalna okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki i leczenia tej groźnej choroby. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Dziękuję również Państwu. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dziś prezes Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka, Pani Mirosława Skitek. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.